Siemanko, siemanko, kochani. Na wstępie wam pragnę pokazać Zephyra. Bardzo fajny wiatraczek. No niestety był wyrzucony. Nie miał kabla. Tu było połamane, coś tam tego posklejałem. Ale co tam, to nie będzie o nim. Czy no, kabla też nie było. Bo kabelek jest dorobiony przeze mnie na zużycie. A więc tak, mam stary wentylator, prawdopodobnie to był stary wentylator, bo też był obok świetnika znaleziony, jest trochę kabelka. I co, zabieramy się za jego recykling. Na wstępie pozdrawiam serdecznie wszystkich recyklingowców z Flemingiem na czele. No i co, do dzieła.
No jest skarbek, bo udało się trochę wewnątrz. Tu jest silnika, tu powinien być kawałki do właśnie innych śrubek. Oj, tu ma specjalnie na białym tle, żeby nie stracić ani włoska takiego właśnie mieciuchy. Jest jeszcze wirniczek. Są aluminiowe podlewy. Jest stal. I tutaj jeszcze jest jedna stal. Dobra, zaczynamy to ważyć i jeszcze bardziej to skompresować. Tak właśnie to wygląda, dlatego malutka podziałka i dalej ważymy. No i dobra, a więc czas na podsumowanie, które wam już mówiłem. Wiaderko jest, wiaderko trzeba wytarować. Tego najpierw aluminium odlew, były całe dwie sztuki, one chyba są po 4,50, czyli 4,50. No, zrobiłem 63 grosze na tym. Dodajemy. Miedziucha jedna i druga. Ja wiem, że to jest o 1 gram cały, ale dodajemy to jako całość. Aktualnie u mnie miedziucha jest po chyba 29 zł. Czyli 29,00. Dodajemy. Już zarobiłem 4,69. Ok. Wirniki, dokładnie to nie wiem, ile są, ale chyba są po 3,50, mi się wydaje. Na wirniku 60 groszy dodajemy. Teraz ta stal. Zobaczymy, ile z tego wyszło. Tu jest sama stal, takie tam pierdółki. Stal cienka jest po 5 zł aktualnie u mnie. Nie to. Miałem lekkie ubłędy, więc 0,105. Dodajemy. No i na tym zrobiłem łącznie 5,80 na tym wirniku, który po prostu znalazłem obok śmietnika. Oczywiście, żeby nie było, podłączałem go. Niestety nie działał, więc nie ma co się na czym smucić. I trafia do moich takich malutkich pudełeczek. Niestety nie mam jeszcze pudełek takich stricte do podziału na złom, ale mam nadzieję, że się ich dorobię. A wy, kochani, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A za klimat dziękuję Zefirowi.